Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku z Kulturą w Domu, zajęcia plastyczne. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy sobie o tym, jak wykonać kartki okolicznościowe. Wkrótce Dzień Matki, jest to bardzo ważna chwila i myślę, że własnoręczna kartka ucieszy mamy najbardziej, ponieważ im więcej wkładamy serca, tym większą miłość okazujemy. Mam tutaj kilka przygotowanych kartek. Jedną z nich jest kartka, do użycia której wykorzystałam makaron. Taki makaron, który znajduje się w każdej kuchni. Opowiem, w jaki sposób makaron gotujemy i ozdabiamy, tak byśmy mogli udekorować naszą kartkę. Kilka rodzajów makaronu gotujemy al dente, w zależności od grubości, od firmy. Gotujemy 4 do 8 minut. Ważne, aby był jędrny i później dodajemy po odcedzeniu nieco oliwy, aby nam się nie skleił. Następnie przygotowujemy miseczki z ciepłą wodą, dodajemy do misek skrawki i bibuły i kiedy nabierze już koloru, wyciągamy bibułę i do tej zabarwionej wody wkładamy surowy makaron i oczekujemy około 20 minut. Po tym czasie makaron już powinien być kolorowy, odkładamy go na talerz, odsączamy ręcznikiem papierowym nadmiar wody i czekamy, aż wystygnie. Później najprzyjemniejsza część tego naszego zadania, czyli dekoracja makaronu. Używamy do tego brokatów. Może być to klej z brokatem, może być to brokat sypki. I tak na przykład jak tu są kokardki, to można udekorować w ten różny sposób. Tu mam kilka rodzajów makaronu. Są to wstążeczki, kokardki, pióra, muszelki. Im więcej tych makaronów, tym większa możliwość udekorowania kartki. Chcę zaprezentować pierwszy typ kartki. Jest to kartka, która została ozdobiona makaronem. Pierwsza warstwa tej kartki to jest kalka przeźroczysta. Przycinamy kalkę do wielkości kartki. Jest to troszkę mniejsza kartka niż format A4. To jest format A4, składamy go na pół. Jeśli chcemy, aby kartka osiągnęła taki wymiar, to po prostu tu go troszkę przycinamy. I przeozdobiłam tą kartkę kolorowymi makaronami, zrobiłam kilka kwiatuszków i obrysowałam dookoła pisakiem. I aby była bardziej strojna, tutaj zawiązałam kokardkę. Może to być ze wstążki, może być to z rafii. W środku znajduje się zdjęcie dzieci i jeśli znajdziemy takie zdjęcie w naszym albumie i sobie zrobimy kolorową kserodbitkę, myślę, że takie zdjęcie ucieszy nasze mamy, bo przypomni sobie chwile wspólnie spędzone. Ozdobnym podkładem jest kolorowy papier. Taka kartka jest gotowa, wystarczy tylko napisać w środku życzenia, napisać coś ciepłego i karteczka jest gotowa. W ten sposób możemy podziękować mamie za trud wychowania. Kolejną kartką jest kartka z pianki. Mamy tu kilka przykładów kartek. W ten sposób została zrobiona, że z przygotowanych szablonów, które będą pobrane na stronie internetowej, wycięłam kwiatka z ozdobnych elementów, takich jak pianka czy tektura falista i następnie
umieściłam je tak jak tu widać w takiej oto kompozycji. Bardzo ważną rzeczą w doborze kartki jest pierwsza sprawa to ustalenie na jakim kolorze chcemy daną kompozycję ułożyć. Proponuję do zrobienia takich oto kartek blok techniczny kolorowy. Kartkę w formacie A4 składamy równo na pół. Jeśli chcemy, aby to była duża kompozycja, to układamy na tych oto kartkach. Są one dość duże, więc tych elementów może być więcej, mogą one być takiego oto rozmiaru. Jeśli chcemy, aby to była mniejsza kartka, wtedy robimy takie oto podkłady do naszych kartek, również z tekturki, z takiego papieru troszkę twardszego, bo wtedy jest gwarancja, że takie cięższe elementy nam się utrzymają i przede wszystkim ważne jest, aby tą kartkę potem można było postawić, aby równo stała. Kiedy już wybierzemy materiał, na którym będziemy robić naszą kartkę, następnym etapem jest dobór elementów. Strojności kartki dodaje podkład na kartce, czyli kolejna warstwa, którą można zrobić z ozdobnego papieru. Tu jest taki papier, który się używa do robienia dyplomów. Następnie z pianki wycinamy takie oto elementy i przyklejamy na kartce. Tak jak tutaj projektujemy sobie, ile tych kwiatków ma być na kartce. Następnie z papieru kolorowego, wybrałam taki papier z taką oto fakturą, wycinamy środki i naklejamy na kartce. O tak, oto w ten sposób. Następnie z gotowych szablonów lub własnoręcznie robimy łodyżki łącznie z listkami. To nam troszkę ułatwi zadanie, ale można się też wykazać kreatywnością i zrobić je samemu. Następnie robimy listki. I aby to jeszcze tak dopełnić, to bierzemy nożyczki takie ząbkowane. Wycinamy trawkę z tektury falistej, ja tutaj mam taką brokatową, a nożyczki służą nam do tego, aby troszkę nadać pracy taki charakter przestrzenny i to kładziemy i to wszystko przyklejamy i w taki oto sposób kartka jest gotowa. Aby kartkę udekorować, możemy wykorzystać takie oto cekiny samoprzylepne. Tu słonecznik ma nasionka z tych oto właśnie cekinów. Możemy do dekoracji środków użyć pomponów. Są to mniejsze pompony lub większe. Z pomponów też są zrobione kwiatuszki tutaj na trawie. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie guzików po to, aby zrobić z nich środki. Można też wykorzystać bibułę i zrobić z bibuły trawę. Na dzisiejszych zajęciach chciałam pokazać jeszcze jeden sposób robienia kartki, który bardzo mi się spodobał, gdyż jest teraz wiosna i myślę, że mama byłaby ucieszona, gdybyśmy zrobili właśnie taką dla niej kartkę. Do przygotowania tej kartki będzie potrzebny szablon kobiety, który pobrałam z grafiki Google, lub możemy sami namalować portret naszej mamy. Następnie bierzemy klej typu Magic i pędzelkiem smarujemy włosy tej pani, naszej mamy, po to, aby go ładnie udekorować. Materiałem do dekoracji będą kwiaty polne, które zebrałam 2 dni temu. Jest to ważne, aby bukiet już był troszkę zwiędły, wtedy te
te kwiaty są ładniejsze i proszę spojrzeć, to jest kartka, która robiona była 3 dni temu i ona zachowuje swój kolor. Nie są to kwiaty pożółkłe. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Teraz przygotowanymi płatkami będę wysypywać je na tą właśnie posmarowaną klejem powierzchnię i zobaczymy, jaka kompozycja nam się utworzy. Dociskam mocniej, aby klej złapał. I nadmiar płatków szczepuję z powrotem. Nadamy kartce nieco więcej kolorytu. I tak proszę o to, powstała taka wiosenna kartka, którą można wręczyć na Dzień Mamy. Można jeszcze ją udekorować w ten sposób, że na usta przyklejamy takie płatki z różowych kwiatuszków. Można zrobić rumieniec. No i ważną rzeczą jest też, aby z listków zrobić mamie na przykład tutaj kołnierzyk. Można zrobić też naszyjnik tutaj, na szyi. W ten sposób i należy pamiętać o napisaniu życzeń i te kartki można wręczać także przy różnych okazjach. Dlatego tutaj zostawiłam puste miejsce na napisanie, z jakiej to jest okazji i dla kogo. Ciekawą dekoracją jest tutaj taka zakładka z motyli. Robimy w ten sposób, że drukujemy motylki 3 razy i na rozłożonej powierzchni składamy pozostałe 2 motylki i przyklejamy złożone je do siebie tymi skrzydełkami. Później dekorujemy cekinami i tak oto powstaje taka kartka. Mam nadzieję, że moja propozycja się Wam spodobała i wykonacie według tego pomysłu lub według swojego kartki dla mam. Dziękuję bardzo za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek.